No kurde, zobaczymy. Ostatnio 200 kilo. Lajtowo szło. Miejmy nadzieję, że dzisiaj też będzie dobrze. Lecimy. Takie rzeczy tylko po użyciu kodu Zabalty na GeForce Kinsie 5% bonusu do doładowania. Darowa skrzynka Mitspec. Jest pompa! Halo, halo, siemano mordy, z tej strony Żaba Żabińcu. Witam was na kolejnym odcineczku z GeForce Kinsa na moim kanale. Przypominam oczywiście o kodziku promocyjnym Żaba YouTube, daje wam on bonusik do doładowania oraz możliwość otworzenia skrzynki Mitspec. Przypominam również o tym, żebyście robili skrzyneczki dla mnie, żeby one miały Żaba YouTube w nazwie. Będziemy sobie otwierać, jest challenge, czyli jakieś najlepsze skrzynki, które otworzymy. O, już jest więcej tych skrzyneczek, także spoko, dziękuję, że robicie. Będzie specjalny odcinek na to, bardzo wam dziękuję. No i co? No i też spodziewajcie się konkursiku na tikety. Ja to już niedługo, jak wiedziałem, teraz przeprowadzkę, to skrzyneczkę na głowie, ale w ogóle troszeczkę odcinki teraz będą takie może zagwatmane, wiecie o co chodzi, bo myślami gdzie człowiek jest. Dobra, dzisiaj wpadłem na taki szybki pomysł, spontaniczny, żeby sprawdzić jaka jest najlepsza skrzynka do 8 zł właśnie tutaj na stronce. Przeliczamy sobie to oczywiście po kursie 4 zł za dolara, mimo że obecnie dolar kosztuje tam 3,92-3 chyba z hakiem. No więc sobie sprawdzimy tak z ciekawości, żeby to wszystko było miarodajne. Kurs dolara 3,92, czy dobrze mówiłem? No liczymy sobie po 4, tak żeby tu już nie było, że raz za 7,65, coś takiego. I mamy przygotowane kilka skrzynek. Zaczniemy sobie od skrzyneczki Restricted. Ogólnie myślę, że każdą skrzynkę pociągniemy moim ulubionym tutaj dominkiem, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Zobaczymy, z jakiej poleci najlepszy skinek. I dzisiaj sobie właśnie na tej podstawie tutaj ogarniemy 40 centów. Pamiętacie, robiliśmy coś takiego, że mieliśmy ten swój algorytm taki właśnie napisany, gdzie tam była średnia, co trafiliśmy i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że do tego też wrócimy sobie za jakiś czas, już niedługo. Ale dzisiaj tak bardziej na szybko zrobimy. Patrzcie, 2,98 z 3 dolarków, tutaj takie fajne skinki. 2,98, czy sobie w ogóle zrobimy pod takim kątem najdroższego skinka, jaki można trafić. A kolejnym razem już tak bardziej zrobimy właśnie to na średnio i tak dalej się o co chodzi, nie? Czyli mamy 2,96, no niecałe 3 dolarki, 1,88, tutaj akurat nam nic nie wypadło lepszego. Zobaczymy, sprawdzimy się, która właśnie skrzynka za 2 dolce ma ten największy potencjał, znaczy za 8 zł, tak jak w tytule. Potencjał skinowy, Desert Eagle Sunset, no ładnie, ładnie. 2,01, tutaj bardzo przyjemnie. Ogólnie Restricted to jest tak, moim zdaniem, najbardziej chyba wyważona skrzynka tutaj z tych wszystkich, które się będziemy otwierać. Bo właśnie takie skinki naprawdę dość wyrównane. Tu chyba troszkę takie rozdanie akurat słabsze się trafiło, ale no nawet właśnie to słabsze rozdanie wcale nie było takie złe. Spróbujemy sobie każdą skrzynkę wrócić, nie wiem czy to się wyrobimy czasowo. W ten sposób, Deagle Blaze, ona ma blazy meeting. Jak pewne plazy na twarzy, to tym jak śpiewa. Zobaczymy. Chyba można było od 1 do 5 w sumie zrobić. No trochę to jest tych, których przygotowaliśmy za bardzo teraz. Dobra, no najwyżej trudno, nie? Była więc raz testowana. Polecimy sobie tak, polecimy sobie te pozostałe. Tu mamy skrzynkę Glock 18, która swego drogą jest najdroższa w dzisiejszym zestawieniu. Najbliższa z 8 zł, tak? No tak, tak, można tak powiedzieć. No i Glocki, no i Glocki. No i tutaj już jest ten balans troszeczkę mniejszy, ale skinki są też najlepsze potencjalnie tutaj droższe. Coś za coś, zawsze nie można mieć wszystkiego, zawsze musi tak być w życiu, że jak czegoś coś jest lepsze, to z drugiej strony coś tam gorsze jest, wiecie o co chodzi. No tak, czy złoty środek trzeba zawsze umieć znaleźć, tak? Steel Disruption, Disruption wulkanowy, 4,16, factory new, ale zobacz, już tutaj Gloczek na dzisiaj najlepiej się pokazał, kurde bela, do tej pory. Za 4 dolki 16, czyli przeliczając no 16 ponad złotych, dwukrotny profit z hakiem już jest zrobiony, proficior. W dzisiejszym tutaj odcinku, także fajnie, no wiadomo, raz siada, raz nie siada, wiecie jak to wygląda. Glock Fade, a nie ma Glocka Fade'a. Powiem, żeby Glock Fade nam na rejon tutaj wjechał, byłoby naprawdę grubo, nie? Potężny traf to by był. I co tutaj? Western Table w ogóle! Co się dzieje? Nuclear Garden nawet ma coś powinien kosztować. 3,96, dużo tych chłopoków na zielonych, kurde, się czuję na wykresie Bitcoina w ostatnim czasie, wszędzie zielono. 10 dolków, to myślę, że jest więcej, 3,96. Tam było 4,16. No Glock zalał na razie temat do tej pory. Póki co najlepiej nam wypadł. Ta sama jeszcze USPeki, nie? USPeki to jest podobna skrzynka jak Glocki. Bardzo podobnie zbilansowana. Zobaczymy. Zaczynamy solidnie od Guardiana, który powinien kosztować tylko 2-3 dolków. 2,48. Fajnie, fajnie. Ja zawsze lubiłem te skrzynki tematyczne. Ja tak nazywałem tematyczki, nie? Że tutaj właśnie jedne skiny są. Cortex. Świeci się. Chyba aż taki teraz nie jest drogawy. 1,97. Battle Scarry, ale w takim stanie, jakimś MW.
O ile leci, to pewnie z czwórkę mógłby kosztować. Mamy Guardiana po raz kolejny, leśne liście, Forest Leaves. 4,17, czyli nagle, nie, tam było 4,16, tu 4,17, ocencika USP-ki, nie, o 4 grosze. Jak wszyscy przeliczamy, no i Neonor, no i pięknie, no i zaorał. Zaorał 16 razy 4,32, no 70 prawie złotych, nie, 67,8 złotych, field tested Neonor. Piękna sprawa, dziękujemy panu USP-kowi. No, zwałka dzisiaj totalna, nie, najlepiej się dzisiaj pokazał, o jeszcze kilka farb jakby wjechał. Tu mamy dwa korteksy, Guardian, Ticket to Hell, wszystko na zielono, prawie się świeci, no bardzo, bardzo ładnie. Ładnie to się wygląda, USP-ki zarówno jak i Glocki, super skrzynka. Kurde, powiem wam, że ciężko, no, zależy jakiego skinka byście bardziej chcieli, taki broni, nie, to bym wam polecał. Neural, ktoś ostatnio napisał w ogóle komentarz, że otworzył tą skrzynkę, co ja właśnie tutaj pokazałem na odcinku i tam dobrze poleciało. Także gituwa, nie? Także gituwa, Mordo, cieszę się bardzo, oby więcej takich rzeczy. Mam Astral Cage, Neural Net, też fajnie, 2.05, jest zielono. Mam chyba Famasy. Tak, Famasy są bardziej zbilansowane do tych dwóch poprzedników, więc tutaj też nie ma tych droższych takich skinków. Zona jest bardziej 85. No ale to widać po dropikach tutaj, że USP i Glock tam była większa rozbieżność, tu jest większy balans troszeczkę, nie? No ale też widzieliście, jak to wygląda. Cyanos Pattern, no, fajny skin swoją drogą, nie? 6 dolków! Famas Nightboard taki, kurde, no nie spodziewałbym się. Czarny chłopak zwykle taki, jak ja to mówię. No Nigo, kurde, no ładnie, 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 nie? No i ostatnie podejście, no tutaj to rozdanie. Tu mógł być złoty Famasik. 1,86. No Famasy póki co dziś najgorzej. Ale też nie było wcale takiego źle, nie? Restricted był przedostatni chyba. No a najlepiej to USP i Glocki, nie? No i co, jeszcze 5-7 mamy w zanadrzu. Zobaczymy co 5-7. 5-7 widzę tutaj też tak zbilansowane. Ojojoj. Ale co to jest za 5-7? To jest jakiś nowy. Kurde, on zajebiście ładny. 170 dolków kosztuje. To nie jest tej najnowszej skrzynki 5-7? Tutaj jest kilowatt case. Full play. Mógł Angry Mob jechać, 1,94. Ej, powiem wam, że kurde, zrobimy chyba sobie odcinek w ogóle, gdzie polujemy na tego skinka, bo mi się zajebiście podoba, nie? Nie ma go, full play, scroll. No jest ciekawe, nie? Jest ciekawe, 94. Five Seven chyba tak na równi, tutaj nawet troszkę słabiej. Będzie najsłabszy się jak Sevenik. Póki co, Lanky Business, Boost Protector, Protocol. 2,66, no ale też to nie jest, widzicie, to jest zbilansowane są te skrzyneczki. Właśnie to jest fajne, że są zbilansowane. Nawet w tym przypadku, jak nie są te skrzyneczki najlepsze, takie spoczko, no tutaj będzie najgorszy na koniec. No ale tak musiał być. Kurde, no podoba mi się. W ogóle sobie wejdę w tego skinka, widzowie. O, szansa jest mikrosyjna, nie? Nawet nie ma factory new, jest minimal rare field tester. No i cóż, to było dzisiaj na tyle, ale powiem wam, nie, może zrobimy dogrywkę, powiem, bo tam było Glocki. Tak, Glocki USP-ki. Dobrze mówię. Zrobimy tu dogrywkę, bo Glocki USP-ki. A dogrywka będzie polegała na tym, że otworzymy sobie na pojedynczym, bo 3 razy i zobaczymy, jaki będzie skinek. Co, no, taka dogrywka taktyczna, nie? Weryfikacyjna tutaj. Dla strzyki najlepsze, 1,58. Zobaczymy. No dzisiaj po najdroższym skinku lecimy akurat, tak? Nie po średnim, tylko po najdroższym. 1,58 było. Grinder, młynek taki zajebisty. 1,89. Też fajnie tutaj. Widzicie, blisko bardzo, wszystkie są. Tych dwóch dolków. O, i Scarface. Paweł Bomba Scarface na koniec. 1,02, dobra, no i tak, 1,98 do pobicia, USP-ki, 10-40 groszy tańsza skrzynka i USP-ki, chyba już ten Cortex, wiesz, na samym początku przebija, tak? 1,97, no przebił, nie, już nie trzeba otwierać, ale tworzymy dwie dla zasady. No i na dzisiaj USP-k najlepszą skrzynką się okazał, tutaj do 8 zł, jak widzicie, także co? Nie ma jakiegoś USP-ka takiego. W ogóle jaki jest najnowszy USP-k z najnowszej skrzynki? Brakuje mi kilka, takiego zielonego USP-ka im brakuje całego. Też są niby zielone, ale jakiś coś w stylu White Lotus, nie? Co byście powiedzieli takiego? O, trochę słabo. No ale to musiało tak się czasem zdarzyć, nie? To było na tyle. I tak jak na takie procenty, to rzadko ten skinek leciał. Trzymajcie się, do następnego Eluwa.